Kocham rajdy i ta długa półroczna przerwa bardzo się dłużyła. Te 170 dni od końca Meksyku do początku tego rajdu upłynęło pod znakiem też ciężkiej pracy, ale nie jest to to samo, co prawdziwa walka i rywalizacja. Naszym planem jest pojechać szybko, sprawnie, wykorzystać to, do czego się przygotowywaliśmy przez długi czas, ale oczywiście rajdy nie są przewidywalne. Po zapoznaniu z trasą wiemy, że te odcinki są oczywiście bardzo szybkie i to wiedzieliśmy wcześniej, bo to jest najszybszy rajd w kalendarzu, ale też przyczepność bardzo mocno się zmienia. Mamy bardzo mocną konkurencję. Wiedzieliśmy również o tym wcześniej, że tak będzie, ponieważ długa przerwa wygłodziła każdego tak pozytywnie, więc rywalizacji na pewno nam nie zabraknie, tej na najwyższym poziomie, ale wszak są to Mistrzostwa Świata, więc tego tutaj właśnie oczekujemy.